O Jezus, no i znowu się zagapiłem i sprzedaję po 50 centów ropę. Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Turmoila, czyli mojej i waszej ulubionej gry. I jak widzę, nie zapisały się ostatnie ulepszenia, które zrobiliśmy, więc mamy szansę je powtórzyć. Po pierwsze, chciałem kupić szybsze konie, bo to jest dla nas najważniejsze. I coś jeszcze chciałem kupić. Chciałem kupić szerokość rur 3, ale czy teraz to będzie aż tak ważne? Pewnie tak, bo te złoża są duże. Może najpierw kupimy sobie nasz land i będziemy wtedy wiedzieli mniej więcej, czy będą duże złoża, czy nie. Jak widzicie, tutaj były najlepsze rzeczy, chociaż wy to tak średnio widzicie, bo ja wam zasłaniam. Ale tutaj na dole już są bardzo słabe tutaj rzeczy, więc no zabidujmy na przykład tutaj, bo tu wydaje się, że będzie najlepsza z nich. Tylko że 5000 za to raczej nie zapłacę. Spróbuję tutaj, no dobra, wezmę to co dają, bo oni się licytują dość mocno. Tak czy siak, no 6000 za land, który będzie o tam 1 stopień czy 2 stopnie lepszy, nie ma chyba zbytnio sensu brać. Co dalej? Zostało nam 18000, potrzebujemy 2 na wyjście. Spróbujmy jeszcze może kupić coś z tych udziałów. Gramy o 2%, za 2% mogę dać 4-5 tysięcy. O, za 11 tysięcy kupili, spoko. Więc my możemy kupić już teraz śmiało ulepszenie za 15 tysięcy i myślę, że to będzie właśnie grubsze rury, będziemy po prostu szybciej wydobywać, a dzięki temu będziemy mogli szybciej sprzedawać i takie tam, i takie tam. Ok, czyli teraz mogę dwa razy swoje wagony upgrade'ować, co na pewno mi się przyda. I teraz pytanie, czy dalej lecimy z X-em, czy nie? Wydaje mi się, że dużo lepiej nam szło bez przyspieszania, ale trochę im zajęło szukanie. Dobra, niech jeszcze kolejnie znajdą. Tutaj coś jest, więc tak. Raz. Muszę sobie palcem pomagać. Dwa. No to mniej więcej tutaj mogę postawić pierwszy ten. I mogę z niego trzy odnogi puścić, więc puśćmy pierwszą. A może właśnie, może najpierw, skoro tutaj nic nie ma, to tutaj prawdopodobnie coś będzie. I podobnie wyszukajmy tutaj. Może coś znajdą nasze mole. Czasu z... O, jest. Widzicie? Mamy już tutaj coś i tutaj przy okazji też się wydobyło, ale najpierw musimy kupić trzy koniki i niech od razu sprzedają. To wygląda jak całkiem spory zbiornik i tu też jest całkiem spory zbiornik. Więc wydaje się, że trafiliśmy fajną miejscówkę. Tutaj też jest zbiornik. Tylko ciekawe jak z wielkością tego zbiornika. Myślę, że najlepiej jakoś to raczej nie będzie wyglądało. Czemu tak słabo sprzedają? To by się przydało ulepszyć, więc weźmy 1000 kredytu. Ulepszmy rury, kupmy kolejne konie i niech wszystkie na razie sprzedają tutaj. O, tu jest naprawdę ogromny ten zbiornik. Tak, wiem, że mogę to dwa razy. Aha, że rury mogę też dwa razy upgrade'ować. To też jest dość ważne. Tutaj, co teraz? Tutaj i tutaj jest też dłużej. Teraz pytanie, czy powinienem to wydobyć wszystko jedną? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Niech na razie sprzedają. Zaraz cena spadnie. No ale dobra, o dobra, teraz tutaj wszystko sprzedajmy. Na razie cena jest dobra, więc niech sprzedają wszystko. Kupmy kolejne konie i od razu upgrade'ujemy je, żeby nie kupować na razie silosów, bo no cena jest bardzo dobra, więc czemu mielibyśmy to robić? Tutaj też przydałoby się ulepszyć tą rurę. I teraz tak, tutaj myślę, że polecimy z jeszcze jedną rurą. I niech wydobywają na razie wszystko. Kupmy jeszcze kolejne konie. Dopóki cena jest dobra... Dobra, na maksa już ulepszyliśmy konie. Dopóki cena jest dobra, to sprzedajmy wszystko, wszystko jak wlezie, bo... Bo przyda nam się gotówka na późniejszy okres gry. Czy 70? Dobra, tutaj spada, więc budujemy silosy. Myślę, że następnym naszym większym zakupem będą po prostu super silosy. Tutaj w sumie mogliśmy postawić
większą tą, ale tutaj przydałoby się jeszcze poodkrywać trochę tego wszystkiego, bo chciałbym zobaczyć, jak te złoża są duże i czy opłaca się... po prostu czy opłaca się cokolwiek z nimi robić, czy też się nie opłaca. Dobra, zróbmy to tak i postawmy tutaj. Tutaj widzę gaz jest. Musimy znaleźć gdzieś tutaj ropę. Więc tak, ten jest spory, ten już się kończy powoli, ten jest... O Jezu, tu też jest coś sporego całkiem. Zobaczmy, czy natrafimy na jakąś... Znowu musimy z ten wbić. Kolejny silos, ale źle... O kurde, w gaz trafiłem. Ajajaj. Nie za dobrze. Aha, nie mam pieniędzy. Dobra, niech 5 pojedzie sprzedać tutaj. Cena jest dość słaba, ale no muszę sprzedawać, bo nie mam po prostu kasy już. A źle trochę rozdysponowałem tutaj zasobami. Tutaj rośnie, więc na razie niech tutaj 8 jedzie sprzedawać. Co? Rozlewa się gdzieś. Ej, halo, 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 nie rozlewamy się. Dobra, kupmy już wszystkie konie. Bo możemy... Ej, tutaj nie. Tutaj nie. Kupmy wszystkie konie. Jest mniej więcej połowa czasu, a my całkiem fajnie sobie zarabiamy. Mamy dolara, teraz te konie są bardzo szybkie, więc bardzo szybko sprzedawanie idzie. Już sprzedawać nie musimy, mamy na razie całkiem sporo kasy, ale tutaj już nic nie ma. Wydobyliśmy wszystko tymi trójkami, więc szukajmy nowych złóż. Zobaczmy, jak to jest głębokie, bo to jest dość ważne. Czy jest głębokie? Tutaj coś chyba jest, co? Poszukajmy. Przydałby się skaner, bo skanerem moglibyśmy odkrywać więcej rzeczy. I co więcej? No na pewno połączymy to z tym. To z tym. To z tym. I to z tym, bo będziemy musieli i tak czy siak to wszystko połączyć, żeby móc odprowadzać potem gaz właśnie w tamtą stronę. Śpieszy mi się, jakoś bardzo mi się nie śpieszy, ale tak czy siak fajnie byłoby to ulepszyć. Tutaj nic nie mam, więc... no puśćmy jeszcze mole, mamy dość dużo pieniędzy, więc możemy sobie na to wszystko pozwolić. I powoli idźmy w stronę gazu. Tutaj jest jeden gaz. Tutaj jest gdzieś drugi gaz. Tutaj jest trzeci gaz. I czy będzie więcej gazu? Nie wiem, ale muszę... popatrzeć. No wygląda na to, że więcej... Czy tutaj jest gaz, czy nie? Wygląda na to, że więcej złóż tutaj nie ma. My coś tam mamy odłożone. Cena tu jest w sumie $15. To jest dobra cena. Więc niech 15 ich jedzie tutaj. Albo nie. Co ja robię? Przecież będziemy boostowali to zaraz gazem. Więc gazu jest mało. Ale tutaj jest dobra cena właśnie, więc możemy ją w sumie wyboostować już teraz. Zamknąć tutaj zawory i zacząć boostować cenę. Tutaj zaraz się skończy ten zbiornik, więc niech ten zacznie tutaj odprowadzać. I zaraz puścimy jeszcze jeden zbiornik. Dobra, jest 2.15, niech sprzedają teraz wszystko. I spoko. Chyba wszystko. Ostatni miesiąc tak czy siak. Stop level, wszystko wydobyliśmy, wszystkie złoża, wszystkie, cały gaz, cały olej i wcześniej skończyliśmy, nic nie rozlaliśmy, więc spoko, może to nie są tak dobre zarobki jak wcześniej, ale to dlatego, że wcześniej operowaliśmy po prostu landami na ocenianymi na 60, a teraz mieliśmy pewnie z 20, no i oni zarobili 6-7 tysięcy, my zarobiliśmy 28 tysięcy, więc myślę, że to świadczy samo o sobie. Winter is coming. Ok, czyli idziemy na ostatnią już arenę tak zwaną, czyli idziemy na zimowy land. I my mieliśmy teraz 30, więc nie najgorzej, ale nie najlepiej. Tutaj była najlepsza, a wszyscy się bili o to, więc wyszło jak wyszło. I co tutaj weźmiemy? Czekajcie, jakieś ulepszenia. Co moglibyśmy sobie ulepszyć? Licznik koni nie jest mi zbytnio potrzebne. 40 koni też nie jest mi zbytnio potrzebne. Super silosy by się przydały. Speed. It seems to be drilling. It's possible to drill faster. Ok, czyli moglibyśmy szybciej kopać rury, a to?
Czyli co, jakoś więcej gazu będziemy mieli. No to ma jakiś tam sens. Czy prędkość kopania nam się przyda? Myślę, że moglibyśmy zaoszczędzić jeszcze, kupić zaraz skaner, bo skaner nam się przyda na pewno po to, żeby wyszukiwać dużo rzeczy i może tutaj mają coś ciekawego do zaoferowania. 0,72 to nie jest jakoś mega. Dobra, czyli to 1040, dobra, bo może być tak, że coś rozlejemy, więc lepiej się zabezpieczyć. Dobra, diamentów niestety nie mam żadnych. Właśnie, może coś z molami ulepszymy. Mole będą szybsze i mole będą więcej odkrywać. Dobra, myślę, że to będzie całkiem fajna rzecz. I gdzie pierwsi powinniśmy bidować? Mamy, nie mamy najmniej, na środek spróbujemy chyba, co? Oni poszli tu, ja jestem drugi, bo mam mało już kasy. Spójrzmy tu. Zobaczmy, gdzie oni będą szli i dzięki temu będziemy mogli się mniej więcej rozeznać w rynku i w sytuacji. Co? Aha, spoko. I teraz będziemy walczyli jeszcze o stok. O 4%. No to jest całkiem sporo, ale... No, za 10 tysięcy kupili. Oni mają już po 15, 14 i 18% udziałów. Ja mam 0% udziałów, ale mam najwięcej gotówki. Obecnie może nie, ale tak czy siak. Oni prawie nie robią ulepszeń, więc nie dziwię się, że mało zarabiają. Więc co? Przechodźmy do kolejnej mapki. I przechodźmy. Tak, jest zima. Tak, wiem. Aha, czyli teraz będą zamiast 6, będą odkrywać 9 tych trójkącików. Spoko, przyspieszamy, żeby znaleźli. Tutaj znalazło ich dwóch, więc robimy jak zawsze naszą technikę. Mniej więcej tutaj, gdzie on stoi, musi się zacząć, żeby tam się zmieścił jeden, więc zróbmy coś takiego. I szukajmy, czy z molami, czy bez moli. Dobra, puśćmy tutaj dwa mole. Więcej odkryją. I na pewno coś znajdziemy. Tak, tutaj już coś widzę, że jest, więc... Oj, to całkiem spore. Całkiem spore. Tutaj jest jeszcze jeden mały. O kurde, tu jest skała. I co teraz? Musimy wziąć pożyczki. 1500 kupić od razu to. I tutaj. Tak samo zrobić tutaj. Kupić kilka koników. No i sprzedawać. Sprzedawać. Póki jest co, to trzeba sprzedawać. Cena tutaj bardzo fajnie rośnie. Więc przydałoby się te rurki ulepszyć. O, kurde. Dobra, tylko zanim pewnie ja te rurki ulepszę, to cena zacznie spadać. Nie, cena nie spada, a naprawdę mamy spoko te, więc kupmy jeszcze lepsze konie. I niech wszystko sprzedają, dopóki cena będzie wynosiła, no 90. Dobra, starczy sprzedawania, teraz zacznijcie to tutaj storować, a my przejdziemy na drugą stronę. Myślamy tutaj dwa mole, ewentualnie trzy i puścimy jeszcze dwóch ludzików, niech szukają. Tutaj jeszcze jednego puścimy. Kolejne silosy. Tutaj coś jest i tutaj też coś jest. Kurde, tu jest w wielu miejscach. Tutaj i tutaj. Coś trzeba sprzedać, więc trzy niech pełne pojadą sprzedawać. I musimy to zrobić w taki sposób, że postawić jeden silos tutaj. Biga tutaj i niech wydobywają. Aha, nie mamy pieniążków. Dobra, tutaj cena jest całkiem spora, więc niech 5 sprzedaje tam. A my bierzemy tutaj. O kurde, cena jest bardzo dobra, więc niech wszyscy sprzedają tutaj. A kupmy tutaj 3 koniki. Ulepszmy tą rurę, chociaż... Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego złoża. Ale tak czy siak. Tutaj widzę, że coś jeszcze jest, tylko czy to jest ropa? Prawdopodobnie tak. To jest pewnie to, co on tutaj znalazł. I kupmy jeszcze jednego riga. I jedźmy tutaj. No cena tu jest dalej świetna, więc wszystko sprzedawać. Co wydobędziecie, to sprzedawajcie tutaj.
Kupmy następne konie i ulepszmy do tego konie. Co tu się podziało? Ty wydobądź to. Tutaj też muszę kupić ten. Tak czy siak będziemy musieli... O kurde, tam jest cena dużo lepsza. No i właśnie o tym mówiłem. Tutaj niech 5 ich sprzedaję. I tutaj też jest całkiem spory zbiornik. Tutaj, jak to wygląda tutaj? Puśćmy jeszcze dwóch różdżkarzy. Niech szukają. Nie, no tutaj nie jest jakiś wielki ten. Ale no, też jakiś mega mały to on nie jest. Dwóch różdżkarzy już szuka. Tu jeszcze chcę zobaczyć, jak duży jest ten. No dobra, ale ulepszmy tak czy siak tą rurę, bo po prostu zależy nam... O Jezus, no i znowu się zagapiłem i sprzedaję po 50 centów ropę. To się nazywa okazja. Stawmy tu jeszcze silosy. Starczy na razie, starczy sprzedawania, niech wszystko odprowadzają. Ale tu jest bardzo mało tej... Bardzo mało gazu odkryliśmy. I to mnie troszkę martwi. Kupmy kolejne konie. Niech wydobywają na razie. Tu się skończyło wydobycie. Różdżkarze już nic nie znajdują. Puszczę jeszcze kilka moli, żeby trochę mi jeszcze wynalazł. Żeby jeszcze trochę mi znaleźli. No gazu, no bo jak mam coś zarobić na tych moich marnych zbiorach tutaj, to potrzebuję mieć całkiem sporą ilość gazu, żeby wyboostować cenę. A na razie tego gazu jak nie było, tak nie ma. Jest koniec września. My zapełniliśmy 0 silosów tak naprawdę i nie ma tu... Widzę dwa zbiorniki z gazem. To jest straszne po prostu. Teraz tak, musimy wszystko ze sobą połączyć. Musimy wszystko ze sobą połączyć. Wszystko jest połączone. Szukajmy kolejnych gazów. Jeszcze 3. 3 puszczę, żeby mi znalazł jakiś gaz. I powoli, no trzeba będzie sprzedawać. Tutaj gazu nie ma, tutaj też gazu nie ma. Tutaj cena już zaczyna rosnąć. Aha, tutaj nie połączyłem. Dobra, cena zaczyna spadać, więc... No trudno, zamykamy tutaj otwory. I cena rośnie, ale już spada. Kurde, zrąbałem. No, gazu nie było tam prawie w ogóle. Więc boostowanie cen mi nie wyszło, straciłem sporo gotówki na tym. November się kończy, zaraz będzie ostatni miesiąc. A my mamy bardzo słabą sytuację na froncie, muszę przyznać. Mam nadzieję, że po lewo wzrośnie cena do dolara 5 chociaż. No ja to szybko sprzedam, bo mam dużo koni. Dobra, no sprzedawajcie. Sprzedawajcie, czy ja na pewno tak szybko sprzedam? Aha, bo bez X-a, dlatego to tak wolno idzie. Dobra, no, no sprzedajcie, ale no słabo wyszło. Słabo wyszło, nie dlatego, że ja jakieś duże błędy zrobiłem, ale jak widzicie, była bardzo słaba po prostu mapka. I nie wyszło to najfajniej, nie wyszło to najfajniej, chociaż tutaj Joshua stracił. No, ale tak czy siak... Zobaczmy tylko, jaką mieliśmy. Jezu, 21 mieliśmy. To naprawdę potworna mapka. Więc na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa.